Siemano, dzisiaj akcja ewakuacja. Muszę wykopać alokazję. Wczoraj miałem to zrobić, ale wstrzymałem się, bo sobie pomyślałem, że jeszcze tam jakieś ciepłe noce mają być. W sensie ciepłe noce, 8 stopni, a za dnia po 19. Ale siadłem, mówię, poczytam na temat tych alokazji coś. I takie coś, co widzicie tu. I takie kropki wnętrze widzicie, te kropki to wszystko. To jest objaw tego, że jest za zimno. Za zimno. Jeżeli byłyby takie suche, brązowe końcówki, jak przy bananach często to jest, to wtedy, o, pokażę wam, o co mi chodzi. Takie cosik. To wtedy mądre głowy pisali, że ma albo za mało wody, albo jest albo ma za mało wody, jest przesuszona i wtedy takie obrzeżki się robią, albo jest zalana, albo w jedną, albo w drugą. Ale jeżeli są takie kropeczki, to jest nowiutki liść, który się, i tu te kropeczki się pojawiają już pomalutku wszędzie. To jest objaw tego, że jest za zimno. A mało tego, ja przeczytałem tak generalnie w naturalnym środowisku, jakie w ogóle tam temperatury, w ogóle ta roślina, jakie temperatury. Dobowo 18-20. Dobry żart, nie? A my to trzymamy, kurczę, po 4, po 5 stopni w nocy. Ale tak jak mówię, to zabija je. Ten liść już jest praktycznie żółty. To je zabija, wszystko je zabija. I postanowiłem w ogóle, zobaczcie. No, czy tak powinno wyglądać? Nie, jest stanowczo za zimno. I postanowiłem, że dzisiaj wykopki. Wykopki. Proszę, wykopki. Będzie można dostać się do malin. Muszę jeszcze tylko jakąś dużą donicę znaleźć. Ile to są litrowe? 12 litrów. Nie wiem, czy nie za mało. 12 litrów. Obywatel Rzeczpospolitej Polskiej. Wyłaź stamtąd. Koniec pania. O, poleciał. Nie wiem, to są chyba największe doniczki, jakie mam, więc i tak nie mam wyjścia. O kurde, ale tu jest dżungla. No nic. Dwie duże doniczki. Zanim je tam wsadzę, bo je to do domu muszę zanieść, umyję te doniczki, bo są strasznie syfiaste. I wyobrażacie sobie to? O ile to tu nie robi najmniejszego wrażenia. W ogóle ja wiem, co znaczy oko obiektywu, a oko w rzeczywistości. Wy tego nie widzicie. I nie, no ci, co mają, to wiedzą, o co chodzi. Ale zobaczycie, na dworze to wszystko się wydaje, spoko, ja chcę takie coś. Jak to wyciągnę do doniczki i postawię przed drzwiami, to przy drzwiach wejściowych zobaczycie skalę tego, co to jest, co to oznacza. Mieć alokazję. Ja nie mam szklarni, będzie przerąbane w chałupie. Już widzę te przędziorki latające z liścia na liść. Ty, ziomek, bierzemy się za drugi. I nie tylko. Nic, będę walczył z tymi gałganami. Ja ci się nie wierzę. Ciekawe, jaki to ma system korzeniowy. Knagi. Ta była duża, ta była mała. I ta mała jest teraz... Ta jest duża, a ta mała. I ta mała jest większa od tej dużej. Nie dały mi tu żadnych odrostów, bo tu jest perfidny cień. Zobaczcie, w miskantach i w malinach. Tu jest dosłownie ciemno. Wszystko włazi na nie. Na przyszły rok nie będzie już to tak wyglądało. W ogóle szykuję małą niespodziankę. O ile to przeżyję. Jak nie przeżyję, to nie będzie żadnej niespodzianki. Lecę po worek z ziemią, po jakąś szmatkę. Beczka pęka w szwach, w jeden dzień cała beczka. Wiecie, ile opadów było? Ha. Czyli zimno, woda równa się gnicie, pleśń. No i takie coś. Efektem jest właśnie taki skutek. Znaczy, skutek tej wilgoci zimna jest, no, niefajny. Dobra, łopatolog już czeka. Wszystko, cholera, czeka. Ja nie wiem, za co się najpierw zabrać. Odkładam tą
kamerkę, ale lecę umyć te doniczki, bo już się nie mogę doczekać. Zaraz się widzimy. No to zobaczcie. Ja pierniczę, ale kapusty. Ojej, to jest dziecko tamtego. A tak naprawdę to są dwa odrosty od innej matki, ale ten był dwa razy albo trzy razy większy od tego. A teraz ten jest taki sam jak tamten, a nawet grubszy. Zobaczcie przy Maurelasu. Maurelas 3,20. A to ma lekko 1,70 m. Wiadomo, że w doniczce. Jest. Jest fajne. Nawet Bastiok już mi przyżółkł. Zobaczcie. Już taki żółtawy się zrobił. Pryszczaty. Mały pryszczaty z... no. Sałata. No ten. Dobra. Muszę posprzątać tamten burdel, bo tam jakby bomba wybuchła. Tu jakaś folia, szmatka, ziemia, łopata. Miejsce zbrodni. Ale się tu miejsca zrobiło. Ale tak, a zarazem smutno się zrobiło. Bardzo smutno. Tak już, kurczę. Ale okazję to jeszcze trzymam do pierwszych przymrozków. Z kolokazją, przepraszam. I kolokazję chlas. Przy samych korzeniach wyciągam to do doniczki i do piwnicy. To jest fajny temat, bezobsługowy, nie trzeba tego niańczyć w domu. Tam jeszcze daktyl, paulownia. Zaczyna się. Cytrynki dojrzewają. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. No do sklepu za cytrynami nie trzeba dylać. Dobra, obetnę tego liścia dolnego, tego i tego. Będzie mniej miejsca zajmować w domu. No i chowam do domu. Pamiętajcie, ja już to przerabiałem. Tutaj. O, może tu będzie lepiej widać. Tutaj najwięcej. I tu z tyłu, wzdłuż tej pręgi, najwięcej mszyc. To jest o tyle fajne, jeżeli chodzi na przykład w porównaniu do palmy, że ma te 4-5 liści w domu, chyta się jedną ręką z jednej strony, drugą z drugiej i się przeciera szmatką. Zgarnia się to. Powiem szczerze, że ja tak zgarnywałem szmatką, bo te środki to tak średnio działały. I przynajmniej był spokój na jakiś czas. No i czas raszać. Przędziory nie lubią wody. I powiem wam, że przeżyło. Rosło, miało się dobrze, więc myślę, że sobie spokojnie z tym dam radę. Natomiast tu już się skala trochę zmniejszyła, bo jak wtedy całą roślinę to do czyszczenia to był jak cały ten jeden liść, więc roboty na pewno przybyło. Ubrudziłem łapami te pniaki. Niedobrze. Wiecie o tym, że wyczytałem, że w zimą też się zasila raz w miesiącu? To potrzebuje żreć cały czas normalnie. Ziemia powinna być stale wilgotna, ale nie mokra. Co znaczy wilgotna, a nie mokra? A wilgotne to nie mokre? Nie wiem, nie chcę tutaj jakichś swoich tamten, ale ten, tego, tamten, wiadomo. Muselkę już też raz ten, tego, ten podlałem i zdechła. Słońce wyszło, Boże.